Dlaczego prezydent miasta stosuje podwójne standardy, jeśli chodzi o udostępnianie pomieszczeń Urzędu Miasta na konferencje prasowe dla radnego Rady Miasta i działacza partyjnego? Uzasadnienie. Jak dowiedzieliśmy się z mediów, dwa dni temu udostępniona została sala, aby działacz partyjny ogłosił, że będzie działał tu na tym terenie, będzie zbierał osoby do swojej partii, tej i tak dalej. Jeszcze raz, nie poddam to głosowaniu, bo w moim odczuciu nie jest to wniosek do porządku obrad, jest to zapytanie. Więc gorąco namawiam pana radnego, żeby złożył za takie zapytanie i będziemy dyskutować na ten temat, czy słusznie została sala wypożyczona, czy niesłusznie. Zapytanie radnego Andrzeja Sitnika nie zostało dodane do porządku obrad 40. sesji Rady Miasta. Zapytaliśmy więc prezydenta Wojciecha Kudelskiego, czy rzeczywiście stosuje podwójne standardy, jeśli chodzi o udostępnianie pomieszczeń na konferencje dla radnego i działacza partyjnego. Przypomnijmy, że chodzi o spotkanie z dnia 25 września z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz wiceministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. Powodem spotkania był Jacek Kozaczyński, który postanowił przyłączyć się do Polski Razem. Pan radny Sitnik różne historie opowiada, ja natomiast przypominam państwu, że ja jestem oprócz prezydenta, jestem starostą grodzkim i reprezentuję w tym zakresie rząd. Jeśli zwraca się do mnie minister obecnego rządu o udostępnienie mu sali na spotkanie, ja nie mogę odpowiedzieć, że ja takiej sali w Siercach jemu nie udostępnię. A natomiast to nie moja sprawa wnikać, czy on tam będzie robił konferencję prasową, czy będzie robił spotkanie z mieszkańcami, czy ze swoimi kolegami partyjnymi. Ja na tym spotkaniu nie byłem, nie widziałem przeciwwskazań, żebym nie mógł mu ministrowi rządu Rzeczpospolitej Polskiej udostępnić sali na spotkanie w Urzędzie Miasta. Myślę, że nie powinno być to spotkanie polityczne, bo radny ma prawo spotkać się ze swoimi wyborcami i takie spotkania odbywały się i będą się odbywały w tym budynku. Aby wynająć salę, należy złożyć wcześniej pisemny wniosek. Tej procedury, jak twierdzi Wojciech Kudelski, nie dopełnił radny Andrzej Sitnik. Pan Sitnik to występował na piśmie? Występował. Pan nie występował na piśmie, no więc prosta odpowiedź. Zupełnie inne zdanie na ten temat ma sam zainteresowany. Panie radny, pytaliśmy pana prezydenta odnośnie wynajmowania sali w Urzędzie Miasta i odpowiedział nam, że radnym przysługuje takie prawo, ale pan jakby nigdy z tego prawa nie skorzystał i nigdy pisma do pana prezydenta nie złożył, czyli jaka jest prawda? No to jest kolejne kłamstwo prezydenta, kolejne kłamstwo w stosunku do mojej osoby, ale generalnie kolejne kłamstwo prezydenta. Ja chcę zorganizować konferencję prasową 23 stycznia tego roku. Skierowałem pismo do pana prezydenta. Prezydent miasta Wojciech Kudelski. Proszę o nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce numer 144 lub numer 53 w dniu 26 stycznia 2017 roku w godzinach 12-13 w celu przeprowadzenia konferencji prasowej w związku z wykonywaniem mandatu radnego. Na drugi dzień otrzymałem już odpowiedź od szanowny panie radny, w Urzędzie Miasta Siedlce nie ma praktyki, aby udostępniać pomieszczenie urzędu na konferencje prasowe organizowane przez poszczególnych radnych. Wobec powyższego z przykrością zmuszony jestem odmówić pana prośbie. Podpisał prezydent miasta Wojciech Kudelski. Przerażające jest to, że prezydent kłamie. To wiemy, a w wielu sprawach kłamał, a my nie wiemy. O spotkaniu partyjnym w Urzędzie Miasta, którego był świadkiem, wspomina również Paweł Wyrzykowski z partii Wolność. Sytuacja miała miejsce 4 września. Całe to spotkanie, które było w Urzędzie Miasta, jest wysoce wątpliwe, jeżeli chodzi o gospodarność urzędu i legalność tego spotkania w takim miejscu, gdyż doszło do spotkania stricte partyjnego w miejscu publicznym. Kiedy żeśmy zaczęli pytać, o co tutaj chodzi, wyjąłem kamerę. Urzędnicy udawali, że się nic nie dzieje. Opuścili salę obrad Rady Miasta. Chciałem się zapytać, bo ostatnio był taki incydent z panem Wyrzykowskim i to właśnie on tutaj mówił, że tutaj się odbywały tajne spotkania PiS-u. Odbywały się tutaj tajne spotkania PiS-u? Żadnych tajnych spotkań w tym urzędzie nie ma. Jeśli ktoś wystąpi na piśmie do mnie,
o udostępnienie sali, to tak, taką zgodę dostaje. Mhm. No. Wtedy była zgoda dla spotkania? Oczywiście, było pismo, była zgoda. Kto się zwracał o tym? Członkowie PiS-u. Siedleckiego? Ja nie wiem, czy to Siedleckiego, czy nie Siedleckiego. W każdym razie ludzie odpowiedzialni za będący w strukturach Siedleckiego PiS-u. No. Skomentować mogę tylko to w jeden sposób. Żenujące, wstyd, że tak postępuje prezydent i jeszcze raz podkreślę, co najważniejsze chyba, młodym daje taki przykład, a wystarczyłoby być przyzwoitym po prostu, nic więcej.